Niektóre zjawiska elektryczne obserwowano już w czasach prehistorycznych. Jednak stosunkowo niedawno człowiek nauczył się przekształcać energię, jaką daje natura, w energię elektryczną. No dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będzie to taki mały, krótki, kolejny odcinek taki na temat free energy. Znaczy free energy. Nie ma czegoś tak, znaczy no w sumie wszystko to jest free energy, ale czy jest free energy. Na początek chciałbym powiedzieć, że to będzie taki cykl na tym kanale, tych takich filmów. Dzisiaj coś może sobie tutaj narysujemy, mam tu przygotowane troszeczkę, że tak powiem, takich drobnych materiałów. I na początek chciałbym, żebyście oglądali tą animację, tutaj z tyłu za mną będzie, zaraz się pojawi. Przyjęto umownie, że zwrot prądu jest zgodny z ruchem ładunków dodatnich, co oznacza, że w stałym przewodniku, w którym nośnikami ładunku są swobodne elektrony, zwrot prądu jest przeciwny do kierunku ich uporządkowanego ruchu. No właśnie, tylko teraz tak, trzeba sobie właśnie zadać pytanie, na pewno ruch elektronów jest od anody, czyli od minusa do katody. I dzisiaj taką małą teorię na temat takiej właśnie cewki Tesli, którą tam wcześniej zacząłem, że miała ona służyć do przechwytywania piorunów i energii zgromadzonej w otoczeniu. I właśnie tym bym chciał się dzisiaj, że tak powiem, zająć. Także zapraszam do obejrzenia. A więc tak, słuchajcie, aby zastosowanie jakiejkolwiek cewki, obwodu LC czy czegokolwiek miało jakiekolwiek zastosowanie, ten prąd nie może być prądem stałym. Czyli musi być prądem przemiennym, nie mylić z prądem zmiennym, bo prąd zmienny też równie dobrze może być stały, ale się zmieniać jego wartość. Czyli tak jak tam mieliśmy na tej animacji, że płyn, ruch elektronów, i ja teraz nie będę mówił plus, minus, gdzie jest, tylko od razu już na dzień dobry, na teraz, po prostu zróbmy w ten sposób, że anoda, prąd płynie od anody do katody, to się łatwo nauczyć, minus anoda, anoda plus katoda, czyli anoda, katoda. I to nas będzie interesować. Zawsze prąd, napięcie, a prąd to są dwie różne rzeczy, to jest wolty i ampery, napięcie w woltach, prąd w amperach, czyli można sobie to łatwo porównać do rury, do wody w rurze. Czym mamy szerszą rurę, tym będziemy mieli więcej wody, ale mniejsze ciśnienie, nie? A jak zawęzimy tę rurę, to będziemy mieli długi strumień wody, czyli większe napięcie, ale za to mniej tej wody popłynie, czyli będzie mniejsze natężenie tej wody, czyli tak samo odnosząc się do prądu na mniejsze natężenie, czyli amper, czyli to jest grubość naszej rury, to jest, są w duża A, można w miliamperach, czyli się robi małe miliampery lub ampery, to już to zależy jaki prąd akurat mierzymy, nie? I napięcie w woltach. Wolty to są napięcie. I teraz tak, kwestia się dotyczy tego, żeby nie robić tak, jak tutaj już ktoś tutaj dla mnie zarzucił, że tak powiem. W ogóle te filmy to są z cyklu pogadanki, także wiecie, tu nic ciekawego nie wypłynie, to są tylko teorie. I to takie, nie wiem, czy do końca sprawdzone, także na prośbę po prostu widzów będziemy się zajmować energią, że tak powiem, odnawialną. Energię odnawialną. Już nie przechodźmy, tylko znaczy przechodźmy do tematu. Chodzi mi mianowicie o to, żeby jak z otoczenia uzyskać energię w postaci ruchu elektronów.
nie będę mówił o tym prąd, tylko chodzi o ruch elektronów. Żeby jakiś obwód LC, tak jak są te cewka, nie? Miała jakiekolwiek zastosowanie, jest to bez rdzenia cewka. Tu możemy sobie tam, nie wiem, to na razie nie patrzcie na to, to uziemienie, nie? Miała jakikolwiek, wpadła w jakiś rezonans, to musi posiadać drgania, czyli te uzwojenia, one będą musiały drgać. Żeby drgały, to ten prąd, nie tak jak na tej animacji przed chwileczką, który tutaj był, nie tu, o tu, w tym rogu, był prądem stałym pokazanym. Ten prąd musi się zmieniać w czasie, czyli mamy tak, mamy jedną oś, mamy oś czasu, oś napięcia, natężenia, równie dobrze można sobie tutaj, mamy taki niby punkt zero, nie? No i dobra, i teraz tak, prąd przemienny, zresztą to już wszyscy wiedzą, o Jezu, źle zacząłem, nie od tej fazy, żartuję. Prąd przemienny jest mniej więcej w ten sposób. Raz idzie na plus, raz idzie na minus. I teraz jest kwestia tego typu, że większość elektrowni ten minus, czyli jednym słowem musi płynąć w dwóch żyłach, nie? Żeby się obwód zamknął, muszą być dwie żyły. Od jakiegoś tam motoru, znaczy od elektrowni, musi być do na przykład żarówki, musi iść, żeby się obwód zamknął, musi być obieg dwóch żył, nie? I jak łatwo się domyślić, każda jedna elektrownia, jeden biegun, każdy jeden przewód, jeden biegun jest, to jest ziemia, nie? Czyli nasz grunt, czyli GND, nie? Można sobie tak zapisać. Nie wiem, czy to widać, bo tutaj troszeczkę może faktycznie refleksy są. O, teraz może będzie trochę lepiej. No i się dym da jeszcze tutaj. O Jezu, dobra, niech sobie świeci tam. No. I teraz tak. Jak ten... Elektrownie produkuje prąd przemienny. Cewka musi drgać przy prądzie przemiennym. Nie można prądu stałego, że tak powiem, znaczy prądu stałego, ruchu elektronów stałych w jednym kierunku od anody do katody, czyli weźmy sobie na, że tak powiem, na dzisiejszy odcinek sobie zróbmy w ten sposób strzałkę i tutaj mamy nasze elektrony. Jak cząsteczki wyglądają, to już sobie zobaczycie na animacji, która będzie na koniec filmu. Albo w następnych odcinkach, jeszcze nie wiem jak to będzie. Film oczywiście z cyklu Pogadanka, tak jak już mówiłem. I teraz tak, na czym stanęliśmy? Stanęliśmy na tym, że prąd przemienny to jest sinusoida. Czyli mamy tu jakąś wartość i tu mamy jakąś wartość. Dwa szczyty, nie? Oczywiście przetwornice, napięcia mają te szczyty i w inny sposób rozmieszczone, czyli po prostu na przykład możemy mieć sobie pik tak, a potem długo, długo nic i dopiero pik o tu, czyli już tutaj mamy jakiś tam odstęp w czasie, dlatego napięcie przetwornic, jakichkolwiek zasilaczy impulsowych, ładowarek do telefonu pobierają mało prądu, jest małe zużycie prądu, bo ten prąd jest liczony w czasie. Kilowatogodzina, wszystko na godziny. Tak samo nawet akumulatory, oznakowania na akumulatorach mamy 7,2 amperogodzin. Czyli przy jednym amperze 7,2 godziny ten akumulator powinien trzymać, nie? Dobra, przetwornica swoją drogą. I teraz tak, co by zrobić, żeby mamy grunt, no bo ziemię to mamy w każdym miejscu, nie? Ale nie mamy tej jednej linii. Co tutaj by przyłożyć, żeby nam się ta żarówka świeciła, co?
to jest takie właśnie trochę proste, znaczy proste, i z jednej strony proste, a z drugiej nieproste, bo trzeba by było, ja to sobie odłożę tutaj, może komuś się przyda, taka głupie opowieści o prądzie elektrycznym, a może i nie. Grunt, że już możecie czegoś wywnioskować, co jest na pewno prawdą. Napięcie płynie od anody do katody. Nie od katody do anody, nie od plusa do minusa, tylko zawsze od minusa do plusa. Ruch elektronów, sorry, nie napięcie. Już znowu bym się machnął. Chodzi o to, teraz tak. Jeśli z elektrowni wypływa prąd, ale nas nie interesuje elektrownia, bo to miała być energia odnawialna, co nie? Jak mamy naszą, dobra, kulę ziemską, to teraz taka będzie animacja na kartce. No dobra, zostawmy to bez komentarza. I teraz tak. Mamy wbity jakiś pal, uziemienie, GND, w kulę ziemską. Oczywiście co, mamy tutaj jakiś odbiornik, nie? I z tej kartki, już z tego, możemy wywnioskować, że ruch elektronów w takim przewodniku, którego tutaj nam zabrakło, jeśli sinusoida idzie do góry i do dołu, do góry i do dołu, to ruch elektronów w tym przewodniku płynie raz w jedną stronę przez tą żarówkę, w tą stronę jest przewodnik, czyli nasz kabel, się kończy okres tu, płynie ruch w tą stronę, nie? Się zaczyna następny i następny, i w gniazdku jest 50 razy na sekundę. Cyk, 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 50 razy na sekundę. I następny płynie w to, tutaj leci dalej czas. Za chwilę mamy w tą stronę, 50 razy na sekundę. W ciągu jednej sekundy 50 Hz. To już jest akurat HZ. Wychodzi w naszym przewodniku HZ. Nie żadne kiloherce, bo możemy równie dobrze zagęścić ten prąd w ten sposób, że przyspieszyć jemu te drgania góra-dół i on będzie taki miał gęsty, bo oczywiście nasz prąd w RMS-ie jest na granicy mniej więcej, o tak jak tutaj jest sinusoida, to w RMS-ie od załamania to jest mniej więcej 0,7, 70%, o, możemy zrobić, tak, przyjąć, na razie przyjmujemy, 70% naszego pika, czyli prądu napięcia tego maksymalnego, czyli w naszym gniazdku 240 V chyba bodajże teraz, 230 V, niech już będzie 30. Dla tych, którzy nie chcą wiedzieć, że 240, to może być 230. Kiedyś 220, no. Jestem starej daty elektryk, jak tak. Dobra, i słuchajcie, wywnioskowaliśmy sobie, że prąd płynie raz w tą, raz w tą, raz w tą, raz w tą. No to czyli teraz tak, róbmy sobie tutaj naszą planetę, naszą żarówkę, no i ten kabel, nie wiemy gdzie, co dalej z tym zrobić. A wiemy, że ten prąd płynie 50 razy w tą stronę i 50 razy na sekundę w tą stronę. I tak samo będzie tu, bo to jest prąd właśnie przemienny. Nie zmienny, tylko przemienny. Czyli co? To, co włożymy, to potem z kuli ziemskiej nam wypłynie, nie? To jest taka początek teorii na kolejne odcinki. Czyli jeśli wciśniemy napięcie, tak jak są te dwie osie, wciśniemy napięcie w ziemię, to napięcie powróci. A przynajmniej część. Dla tych bardziej zaawansowanych to jest, że tak powiem, moc bierna i moc czynna, tak? Do tego też kiedyś tam dojdziemy, może w następnych odcinkach, a na razie chciałbym, żebyście się zastanowili, czy jest naprawdę tak,
że jeśli przyłożę, ale jeśli to, słuchajcie, jest na tej zasadzie, jeśli to wszystko wyjdzie w układzie, to mi za parę lat zobaczycie, że będą wszystkie uziemienia ściągane. Bo będą oskarżenia, że ktoś kradnie prąd. No dobra. Wywnioskowaliśmy sobie z tego, że prąd płynie do ziemi i z ziemi. Do ziemi i z ziemi. A co by było, gdybym oddalił sobie kilkanaście kilometrów drugie uziemienie? Gdzie tutaj mamy wszędzie te sieci, nie? Energetyczne. Po całej naszej planecie. Elektrownie oczywiście, o, nasiekane, co kontynent to przynajmniej z 30. Jak myślicie, ile by tutaj wyszło między tym a tym uziemieniem voltów? Voltoamper? Megavoltoamper? Dobra, mało ważne. Ale oczywiście nikt tak o dużo działko nie dysponuje, także będziemy musieli się zagłębić w ten temat trochę jeszcze dalej. Ale na ten odcinek to by było praktycznie na tą pogadankę tyle na tyle. Może następna pogadanka będzie w jakichś innych okolicznościach, niekoniecznie w ten sposób. Także ja zapraszam do wspierania kanału na Patronite. Na dole macie adres www.patronite.pl/pira-dże. Oprócz tego będą inne filmy, nie? Na tym kanale. Tylko że to jest właśnie cykl pogadanki. No, mój ten rzeźbik. Dzisiaj rzeźbiłem w drzewie, kurde. Dobra, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Miło było dać wam, że tak powiem, jakiś tam początek do myślenia, co to z tego może wyjść. Także jeśli ktoś ma jakiś pomysł, co z tego może wyjść, czy faktycznie jest tak, że przez naszą planetę, oczywiście nie można zapomnieć, że nasze jądro, nie no większe, nasze jądro gdzieś o tak o tyle, w porównaniu do piasku na plaży, o tu, to gdzieś o tyle, to jest czysta stal. A w samym środku płynna stal. No to pomyślmy, jak można wyciągnąć z naszej planety oprócz węgla napięcie lub ruch jakichkolwiek elektronów. Pozdrawiam.